teraz dobrze mi się wiedzie, wierzaj mi. Jestem naprawdę bogaty. Dziękuję ci pięknie za to, żeś mnie utopił, bo stąd mam nowe bogactwa. Ach, jakże się bałem, siedząc w worku, gdy wiatr mi gwizdał koło uszu, kiedy zrzuciłeś mnie z mostu do zimnej wody. Poszedłem od razu na dno, ale się nie uderzyłem, bo dno porośnięte jest tam miękką trawą. Upadłem na nią i natychmiast ktoś otworzył worek i najpiękniejsza dziewczyna na świecie w śnieżno-białej szacie i zielonym wianku na mokrych włosach wzięła mnie za rękę i spytała: jesteś tu, mały Klausie? Masz tu na początek kilka sztuk bydła. O milę dalej stoi na drodze jeszcze całe stado, które ci także podaruję. Wtedy to zobaczyłem, że rzeka jest długą szosą dla mieszkańców wód. Na dnie chodzili i jeździli, aż hen od morza w głąb kraju, aż tam, gdzie rzeka się kończy. Jakież tam piękne były kwiaty i najzielejsza trawa. Ryby przemykały w wodzie mimo mych uszu, jak ptaki w powietrzu. Jacyż tam piękni byli ludzie i jakie bydło pasło się w rowach i na pastwiskach. Ale dlaczego zaraz wróciłeś na ziemię? Zapytał duży Klaus. Nie zrobiłbym tego na twoim miejscu, jeżeli tam było tak pięknie. Tak, powiedział mały Klaus, chytrze się urządziłem. Mówiłem ci już, że wodnica opowiedziała mi, że o milę dalej na drodze, za drogę uważa rzekę, gdyż gdzie indziej dotrzeć nie może, czeka na mnie wielkie stado bydła. A ponieważ wiem, że rzeka wije się to tu, to tam i trzeba by bardzo nałożyć drogi, więc postanowiłem wyjść na brzeg i iść na przełaj i skrócić sobie drogę o dobre pół mili. W ten sposób prędzej dostanę się do mego rzecznego bydła. Szczęśliwy człowiek z ciebie, powiedział duży Klaus. Czy myślisz, że i mnie podarowaliby to rzeczne bydło, gdybym się dostał na dno? Z pewnością, odparł mały Klaus, ale nie mogę cię nieść w worku aż do rzeki, bo jesteś dla mnie za ciężki. Jeśli chcesz, dojść sam do wody, a następnie wleźć do worka, to mogę cię potem wrzucić z największą przyjemnością. Dziękuję ci, powiedział duży Klaus, ale jeśli nie podarują mi rzecznego bydła, to cię porządnie obiję. Ach nie, tak źle nie będzie. Poszli więc ku rzece. Gdy spragniona trzoda zobaczyła wodę, pobiegła prędko, żeby się napić. Patrz, jak się spieszą, powiedział mały Klaus. Takim pilno z powrotem na dno. Pomóż mi prędko, zawołał na niego duży Klaus, bo inaczej dostaniesz baty. Potem wlazł do dużego worka, który leżał w poprzek grzbietu jednego byka i dodał: a teraz włóż kamień, bo boję się, że nie pójdę na dno. Dobrze będzie, powiedział mały Klaus, ale na wszelki wypadek włożył do worka jeszcze duży kamień, zawiązał i pchnął go. Chlast! I oto już duży Klaus jest na środku i szybko idzie wprost na dno. Obawiam się, że nie znajdzie tego stada, powiedział mały Klaus i pognał swoją trzodę do domu.